Studiu Radia PIN gość Mirosław Barszcz, ekspert do spraw gospodarczych Business Center Club, były wiceminister finansów, doradca w kancelarii prawnej Grynhoff Woźny Wspólnicy. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Komisja Europejska nie wierzy w wyliczenia ministra finansów Jacka Rostowskiego w sprawie. Według wysokiego urzędnika komisji są trzy słabe punkty, które mogą być zagrożeniem dla realizacji redukcji poziomu deficytu finansów publicznych. Pierwsze te dwa punkty odnoszą się do reguły wydatkowej oraz wprowadzania ograniczeń dla samorządów. Czy według pana są to faktycznie te punkty, w których plany ministra finansów mogą, mówiąc kolokwialnie, rozejść się w szwach, po prostu się rozjechać? Czy wydaje mi się, że plany ministra finansów są cienkie w kilku różnych miejscach. My w Business Center Club mówiliśmy o tym już od samego początku w zasadzie, kiedy te plany były ogłaszane. No, mówiąc zupełnie wprost, tak, no, reguła wydatkowa to jest jeden z aspektów, ale innym aspektem są, myślę, zbyt optymistycznie założone wpływy podatkowe, przynajmniej biorąc pod uwagę dzisiejsze przepisy, dzisiejsze regulacje. No oczywiście nie można wykluczyć takiej sytuacji, że w tydzień po wyborach minister finansów ujawni swoją prawdziwą agendę. Oby tak było, prawdę mówiąc, tak? No bo w przeciwnym razie no ten plan zejścia do tego deficytu zakładanego przez ministra finansów no wydaje się kompletnie nierealny. A co z wydatkami i możliwością zadłużania się samorządów? Bo dużo się mówi o tym, że wprowadzenie takiej reguły wydatkowej dla sektora samorządowego spowodowałoby to, że tak naprawdę inwestycje zostaną wstrzymane. Samorządowcy tutaj bardzo głośno protestują. Pojawił się kompromis zaproponowany przez ministra Michała Boniego, polegający na przyspieszeniu wprowadzenia zmian w sposobie liczenia dopuszczalnego poziomu zadłużenia samorządów. On miałby zastąpić taką sztywną regułę wydatkową dla samorządów. Czy to faktycznie mógłby być taki złoty środek, kompromis, który pozwoliłby samorządom faktycznie inwestować, a jednocześnie spełniać wymagania, jakie stawia minister finansów? Ja myślę, że jednak nie. Ja tak zastanawiając się w ogóle nad tym tematem, to rzeczą absolutnie niesłychaną w ogóle w tej dyskusji na temat tej reguły wydatkowej, którą rząd chce narzucić samorządom, jest to, że rząd chciałby, żeby samorządy, których dług generuje, to jest 6% w ogóle całego zadłużenia sektora publicznego, to jest w ogóle znikoma kwota. I rząd to, co usiłuje zrobić, to próbuje narzucić samorządom bardziej restrykcyjne zasady, niż stosuje sam według siebie. I no to może do tego by należało wyjść, tak? Jeżeli chcemy stosować jakieś zasady w odniesieniu do zadłużania się sektora publicznego, no to stosujmy takie same zasady wobec państwa, jak i wobec samorządów. No, tym bardziej, że rzeczywiście ten budżet centralny ma no, dużo większe problemy niż budżety samorządów, a pamiętać trzeba, że te wszystkie inwestycje, które na co dzień widzimy, szkoły, mosty, drogi i tak dalej, to są przede wszystkim inwestycje samorządowe. I tutaj absolutnie trzeba przyznać rację samorządowcom. Na to też zwracała uwagę w zeszłym tygodniu pani minister Bieńkowska, która ponoć napisała nawet list do ministra finansów, jakby zwracając uwagę na to potencjalne zagrożenie w absorpcji środków unijnych, że wprowadzanie takich zmian w sposób nieprzemyślany może rzeczywiście no, zaszkodzić, a nie pomóc. Samorządowcy też zwracali uwagę, jak gdzieś znalazłem takie zdanie, że zastopowanie inwestycji to z kolei mniejsze wpływy z podatków i to znowu by, wracamy tutaj do trzeciego punktu, na który zwraca ten wysoki urzędnik Komisji Europejskiej, czyli przeszacowanie wpływów z podatków. Tak jest, dokładnie. Znaczy, to jest oczywiście jeden z elementów, który się składa na całe wpływy budżetowe. Natomiast no, nie sposób rzeczywiście tego elementu nie zauważyć. No, ja, tak jak powiedziałem, te wpływy, ten wzrost wpływów budżetowych, który zakłada minister finansów, moim zdaniem będzie realny wyłącznie wtedy, jeżeli natychmiast po wyborach pojawią się inicjatywy legislacyjne zmierzające do podniesienia podatków. I to będą najprawdopodobniej zmiany w podatkach pośrednich, dlatego że no, jeżeli Sejm się ukonstytuuje powiedzmy na przełomie października, listopada, będzie po prostu zbyt mało czasu, żeby przeprowadzić jakiekolwiek zmiany w podatkach bezpośrednich, więc prawdopodobnie będą nas czekały jakieś podwyżki VAT-u i akcyzy, no, tym bardziej, że z tego co pamiętam minister finansów zakłada bodajże 15% wzrost wpływów, jeśli chodzi o podatek VAT. 14,7. I tutaj no, ja jestem w stanie to wytłumaczyć wyłącznie tym, że już w tej chwili jest jakiś plan, żeby ten podatek VAT
rzeczywiście w przyszłym roku podnieść. Jakieś inne pomysły, jeśli okaże się, że faktycznie ten plan, który już teraz trzeszczy w szwach, faktycznie się w tych szwach rozejdzie? Czego możemy się jeszcze spodziewać na jesieni albo w przyszłym roku? Znaczy, no mam nadzieję, że możemy się spodziewać realnych oszczędności po stronie budżetu centralnego, czyli ograniczania tak zwanych wydatków sztywnych, które są związane przede wszystkim z różnego rodzaju transferami, w tym również socjalnymi. No bo to jest, no, bo o tym powtarzamy po prostu od zawsze chyba, już z szczególną intensywnością od ponad roku, że szukanie oszczędności w tych transferach socjalnych jest rzeczywiście rzeczą najistotniejszą i dużo lepszą dla gospodarki niż podwyższanie podatków. Dziękuję panu bardzo. Moim państwa gościem był Mirosław Barszcz, ekspert do spraw gospodarczych BCC, były wiceminister finansów, doradca w Kancelarii Prawnej Grynkow-Woźny Wspólnicy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.